To jedna z najcięższych i najkrwawszych bitew II wojny światowej. Szturm na wzgórze Monte Cassino otworzył aliantom po miesiącach walk w 1944 roku drogę do Rzymu. Wszystko dzięki polskim wojskom. Monte San Germano w tej linii drugiej, linii Hitlera, to była uderzenie pułku pancernego, szóstego pułku pancernego imienia Dzieci Lwowskich. To była straszna, krwawa bitwa. Naprawdę przechodziłem po niego do szpitala, widziałem te rany, jak tam było, to jadki. To była strasznie ciężka bitwa. Polskich żołnierzy cechowała niesamowita motywacja, której nie złamały nawet ponoszone przez nich ogromne straty. Przez 7 dni toczyły morderczy bój o przełamanie niemieckich pozycji, obficie zraszając włoską ziemię polską krwią. Był to olbrzymi wysiłek woli oraz ogromne żołnierskie poświęcenie, możliwe do osiągnięcia tylko pod najlepszym dowódcą. Bitwa o Monte Cassino rozpoczęła się w styczniu 1944 roku. Klasztor próbowali zdobyć m.in. Amerykanie i Brytyjczycy, jednak Niemcy skutecznie odpierali kolejne ataki. Ostatecznie w piątym miesiącu walk ulegli dopiero żołnierzom 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. Udało się przełamać obronę niemiecką i udało się otworzyć wojskom alianckim dalszą drogę do podboju, czy inaczej, do wyzwolenia Europy spod panowania nazizmu. W walkach o Monte Cassino poległo ponad 900 polskich żołnierzy. 3000 zostało rannych, ponad 300 uznano za zaginionych. Ci, którzy wrócili później do Polski, stoczyli kolejną bitwę, nieustannie prześladowani przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa. Później zostali oskarżeni o faszyzm, o to, że byli faszystami i w związku z tym znaleźli się w więzieniach, najcięższych więzieniach stalinowskiej Polski i niektórzy stanęli przed sądami, wojskowymi sądami rejonowymi, byli oskarżani o zdradę z tak zwanego chociażby dekretu sierpniowego i skazywani na karę śmierci. Dowodził nimi generał Władysław Anders, po wojnie zmuszony do pozostania na emigracji, zdegradowany i opluwany przez komunistów. Mimo ich wysiłków postać generała złotymi zgłoskami zapisała się na kartach polskiej historii. Generał Anders jest tym generałem, który przeszedł do panteonu największych Polaków w dziejach naszego narodu, bo był tym, który wyprowadził z nieludzkiej ziemi, tchnął nadzieja w serca tych młodych ludzi, a z drugiej strony nigdy nie doczekał, aby jego serce, jego ciało dotarło do Polski. W Koszalinie przed pomnikiem generała Władysława Andersa odczytano m.in. nazwiska żołnierzy Korpusu Andersa, uczestników walk o włoskie wzgórze, którzy po wojnie mieszkali w Koszalinie. Oddajemy hołd przeszłości żołnierzom 2. Korpusu Polskiego. Żołnierzom, którzy przelewali swą krew i oddawali życie, aby świat i Europa były wolne. Ich bohaterstwo było narodowym wkładem Polski w dzieło tworzenia nowej wspólnej Europy. A sam generał Anders mówił, że żołnierz polski bije się, aby w naszym kraju i świecie nigdy siła nie mogła rządzić nad prawem. Niech to przesłanie będzie nam wskazówką i niech będzie upowszechniane jako memento dla wszystkich tych, którzy w obliczu aktualnych wydarzeń na Ukrainie milczą i udają, że nie widzą dziejącej się na naszych oczach niesprawiedliwości i przemocy. Jacek Gonera, TVP 3 Szczecin.